Proszę Państwa, wiele razy występowałem już z pistoletem. Tym razem okazało się, że wystarczy zwykły scyzoryk. Właśnie taki rekwizyt jest w Wielkiej Brytanii zakazany. Nóż nie może być chowanego ostrza, proszę Państwa. Wszyscy się teraz już w Europie boją wszystkiego i to jest oznaka śmierci cywilizacji. Kiedyś myśmy byli ludzie odważni, myśmy zdobywali świat, podbywali kosmos, prawda? Dzisiaj, proszę Państwa, boimy się byle scyzoryka. Otóż może powiedzmy o pewnej takiej zasadniczej różnicy między lewicą a prawicą w podejściu do człowieka, prawda? Prawica uważa, że człowiek jest odpowiedzialny, dorosły jest odpowiedzialny i stosuje doktrynę represji. Lewica uważa człowieka za nieodpowiedzialnego, za małe dziecko, za niewolnika, jak tam kto chce, i stosuje doktrynę prewencji, czyli że zapobiega wszystkiemu. Prawica leczy, lewica zapobiega chorobom, prawda? Prawica karze przestępców, lewica zapobiega przestępcom. Tylko, że proszę Państwa, jeżeli się wszystkiemu zapobiega, to wtedy ludzie się już nie uczą być odpowiedzialni. Człowiek już się nie boi nic robić, prawda? No bo może jechać śmiało, bo ma pasy w samochodzie, prawda? Za morderstwo kary śmierci nie ma, prawda? Można mordować. Pan Brewik też śmieje się w tej chwili ze wszystkich, prawda? Także to jest ta podstawowa różnica między doktryną represji a prewencji. Słowo represja brzmi tak przykro, prawda? Represjonować ludzi, prawda? Tak, proszę Państwa. Prawica uważa, że złych ludzi trzeba represjonować. Natomiast prewencja polega na tym, że wszystkich, dobrych i złych, traktuje się jak nieodpowiedzialnych i każdemu się wiąże ręce, żeby przypadkiem czegoś nie zrobił, na przykład, żeby nie miał w ręku scyzoryka, bo a nóż, a widelec, prawda, zrobi komuś scyzorykiem krzywdę. Więc to jest, wchodzimy w ślepą uliczkę w tej chwili, prawda? Zaczynamy się bać już wszystkiego. No, człowiek, można zabić człowieka sznurkiem, prawda? Można udusić, no to sznurka też zakazać, prawda? Wszystkiego można zakazać. Także to jest sprawa cywilizacyjna. Jesteśmy w umierającej cywilizacji, która kiedyś była cywilizacją, która podbiła cały świat, a dzisiaj jest to cywilizacja umierająca. Konkretnie, jak przejdziemy teraz do tych wypadków w Stanach Zjednoczonych, które się zresztą trafiają między raz na pół roku, co jest zresztą normalne. Prawda? Co jest zresztą normalne. Takie rzeczy się muszą zdarzać. Nie wiem, Państwo wiecie, że w tym samym dniu, co zginęło tam 20 chyba 3 osoby w tej szkole, zginęło 150 osób w wypadkach drogowych. Dziennie w USA ginie na drogach 150 osób i nikt się nie irytuje z tego powodu. Nikt jakoś nie chce samochodów zakazać. Prawda? Przecież można by zakazać samochodów, nie? A jakoś nikomu to nawet do głowy nie przychodzi. Otóż dlaczego, jeżeli nie zakazujemy samochodów, gdzie ginie dziennie 150 osób, to czemu zakazywać pistoletów, od czego ginie raz na pół roku 23 osoby? Prawda? No nie ma najmniejszego powodu, żeby to robić. Jest taka piękna taka książka dwóch takich panów Stefanów, Leventit i zapomniałem drugiego nazwiska, przepraszam bardzo. I on, jeden z nich mówi tak. Jest dziewczynka, Dorotka, i Dorotka bardzo lubi się bawić z przyjaciółką Zosią, z sąsiadką, prawda? Chodzi do Zosi, ale matka jej nie pozwala. Dlaczego? Boi się z Zosi, ma pistolet i często go zostawia na wierzchu i ona się po prostu boi, żeby tam Dorotka chodziła do Zosi. I Dorotka chodzi sobie do drugiej przyjaciółki, do powiedzmy sobie Ani. I tam ona nawet się bardzo cieszy, że chodzi do Ani, bo Ania ma ładny ogródek, w ogóle jest basen, prawda, i dzięki sobie pływają. I matka oczywiście jest zadowolona. Proszę Państwa, 50 razy więcej Amerykanów, nawet więcej, 100 razy więcej Amerykanów ma w domach pistolety niż baseny. Mimo to na basenach topi się znacznie więcej osób niż ginie od broni. Ale matka się nie boi basenu, tylko boi się tego pistoletu. No, to jest taki zakorzeniony, atawiczny lęk, absolutnie irracjonalny, absolutnie irracjonalny. Tym niemniej on działa. Tym niemniej ten lęk działa. I musimy być ludźmi racjonalnymi, którzy się nie boją scyzoryków, prawda, nie boją się pistoletów, nie boją się czegoś takiego, bo broń sama nie strzela. Proszę zauważyć, że w rękach obywateli III Rzeczpospolitej znajduje się około, o ile pamiętam, 4 milionów broni gazowej. Tutaj jak przyłożyć dobrze do skroni, jak się strzeli, to się zabije bez najmniejszych trudności. Nawet z odległości metra czy dwóch. A jakoś nie słyszymy ani jednego wypadku, żeby ktoś jej użył, prawda, zabił. No przecież jak się ludzie ostrożnie obchodzą z bronią gazową, prawda, to tym bardziej będą się obchodzili ostrożnie z bronią palną. Nie? Trzeba zakładać, że ludzie są odpowiedzialni. A bandyci tak, jak będą mieli broń, tak samo jak teraz mają. Nie wiem, czy wiecie, że bandyci mają broń legalnie.
Bandyci dzisiaj, tak, mają zezwolenia na broń, oni to motywują, że są członkami gangu i boją się konkurencyjnego gangu, są zagrożeni i dostają broń z tej okazji, tak. Więc to jest, są zagrożeni, no, pisze tak, oni nie mówią, że są członkami gangu, ale wszyscy o tym wiedzą, prawda, oni są zagrożeni, bo tam czeka na nich gang, prawda. No i oni mają całkowicie legalną broń, oprócz tego mają drugą nielegalną, oczywiście, także tak to jest. Słusznie podniósł tutaj pan Andrzej Czuma, który zresztą to bardzo ładnie się wypowiedział w telewizji, bodajże w Polsat News, który zwrócił uwagę na to, że wszyscy napastnicy w Ameryce atakują tam, gdzie nie ma broni. Atakują szkoły, kampusy, ale te kampusy, gdzie nie ma broni, bo są na przykład kampusy w USA, gdzie jest broń, gdzie wolno mieć broń. I na przykład był taki przypadek chyba 2 lata temu, gdzie jakiś szaleniec właśnie wciągnął broń na kampusie, gdzie wolno mieć broń, no to dwoje, to jedna była dziewczyna, chwycili spluwy, wzięli go na muszkę, ten rzucił broń, na tym się skończył incydent. Natomiast tam, gdzie nie ma broni, no facet jest król, prawda? On sobie może zabić kogo chce, prawda? I nic mu zrobić nie można. W Izraelu podobno w szkole portier musi mieć, no, nauczyciel musi mieć broń przy sobie, żeby uzbroić swoich dzieci. Ludzie mają tę broń, jakoś nikogo nie zabija, prawda? W Szwajcarii wszyscy mają broń, słowo pomijają prywatną broń. Przykłady, które mówi pan Andrzej Czuma, że w Niemczech jest 3 razy więcej pozwoleń na broń, czy 7 razy więcej po prostu pozwoleń na broń, a ginie od broni mniej ludzi niż w Polsce, więc nie ma takiej korelacji między jednym a drugim. Oczywiście my, jako nowa prawica, byśmy zaczęli stopniowo. Najpierw byśmy rozdali broń właścicielom mieszkań, żeby się mogli bronić swoich domów, prawda? Potem dzieci właścicielom mieszkań, prawda? Młodzi ludzie, żeby to mieli po przeszkoleniu wojskowym, no a potem już wszyscy. Jak się ludzie przyzwyczają, że broń w domu to nie jest nic szokującego, prawda? Zaczniemy stopniowo. Ale w ciągu tych 6 lat mniej więcej cała ludność Polski będzie uzbrojona, chyba żeby nam zagroziła jakaś inwazja. To wtedy rozdamy broń ludziom wcześniej. Bo pomyślcie Państwo, co by się stało, gdyby na przykład Żydzi za okupacji mieli broń. No to wtedy tak łatwo by nie było Niemcom wszystkich zapakować do getta, potem z gett wywieźć do obozu. Posiadanie broni jest dużym tem, jak zresztą słusznie też zauważył pan Czuma. Kolt to jest wielki wyrównywacz szans. Słaby człowiek czy kobieta ma takie same szanse, jak ma spluwę z bandytą, bandziorem, nie? Jest taki piękny przykład, bardzo niedawno, sprzed pół roku, z Luizjany, gdzie w Luizjanie był pogrzeb i wdowa z dzieckiem wróciła do domu, już po stypie, po wszystkim wróciła do domu, a jakiś włamywacz, korzystając z okazji, wszyscy na pogrzebie chciał się włamać, prawda? No i ona się zabarykadowała w sypialni z dzieckiem, miała spluwę i dzwoni na policję, czy może zastrzelić włamywacza. To policja mówi, pani, nie możemy pani powiedzieć, bo jakby zastrzeliła, ale możemy pani powiedzieć, że ma pani zrobić wszystko, żeby ocalić siebie i dziecko. On się włamał do sypialni, zastrzeliła go. I nie było nawet sprawy. Sprawdził protokół. I koniec rozmowy. Żaden prokurator w ogóle nie jest do tego potrzebny, prawda? No jak ktoś się włamuje do jego mieszkania, no to na swoje ryzyko niestety. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Także proszę państwa, w normalnym kraju ludzie mają broń. I my chcemy, żeby Polska była normalnym krajem. A to, że ludzie się boją, no to niech się boją. Samochodów też się bali. Kiedyś ludzie żądali, żeby przed każdym samochodem biegł chłopiec z czerwoną chorągiewką, prawda? Więc tak się bali. No i teraz się już nie boją. Mimo, że też w Polsce ginie, o ile pamiętam, 14 osób dziennie ginie pod samochodami. No ginie. Postęp ma pewne prawda, ceny płacimy za postęp. Ludzie umierają od bardzo wielu rzeczy, prawda? I ja Państwu zdradzę jedną tajemnicę. Wszyscy kiedyś umrzemy. Także nie ma coś tak specjalnie przyjmować. My mamy podejście do ryzyka, że kto nie ryzykuje, ten nie je. A w socjalizmie się uczy, że przezorny zawsze ubezpieczony. Otóż, proszę Państwa, u nas nie będzie przymusu ubezpieczeń, a to już jest temat na inny zupełnie felieton.